Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole przejściowy klucz nasadowy albo jak kto woli grzechotka przelotowa marki Parkside. Zapraszam. Moi drodzy, różni ludzie przywożą z wakacji różne pamiątki. Ja akurat byłem w Łebie, oczywiście śmieję się w tym momencie i kupiłem właśnie w Lidlu w Łebie ten komplet, a kupiłem go dlatego, że miałem tam małą robotę do wykonania. Okazało się, że przydałaby się grzechotka, której ze sobą po prostu nie zabrałem, a tam na miejscu nie miałem i przypomniało mi się o tym zestawie. Poleciałem, kupiłem 119 zł. Mnie to po prostu kosztowało. I co wam powiem? Był ostatni, więc opakowanie jest w takim stanie, w jakim jest, ale generalnie zestaw sam w sobie jest dość rozsądny. Standardowe opakowanie, czyli walizeczka w kartoniku takim zabezpieczającym. Na spodzie napisano Suki International, czyli to jest jedna z marek, która od niedawna robi coraz więcej rzeczy dla Parkside'a. Walizeczka sama w sobie fajna, aczkolwiek na standardowym zawiasie takim zwykłym, łamanym. Zapięcie metalowe, dwuczęściowe, dość grube, naprawdę spoko wykonane w całości, bardzo fajnie. Producent deklaruje, że jest to wykonane ze stali CRV i ma matowe wykończenie. Zestaw jest 14-elementowy, mamy tutaj nasadki 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 i 27. I to jest cały ten nasz zestaw. Mamy naszą grzechoteczkę, fajnie, bo jest tutaj wszystko ładnie opisane. Mamy tutaj również adapter do zwykłych nasadek. Natomiast powiem wam szczerze, że nie sprawdzałem, ale dobrze mi się wydaje, że to jest adapter do jednej, drugiej cala, więc równie dobrze możemy tej grzechotki po prostu używać z półcalowymi nasadkami. Mamy również, moi drodzy, przedłużkę do naszej grzechotki. Co mogę wam powiedzieć? Rzeczywiście jest to satynowe wykończenie i ono jest naprawdę całkiem spoko. Zestaw jest dość fajnie przemyślany. Ja rozumiem, że on kończy się po prostu na 13 ze względu na to, że tutaj mamy pełen przelot. Myślę, że tu będzie można to pokazać. Mamy tutaj pełen przelot przez naszą nasadkę. W związku z tym poniżej 13 już po prostu ciężko by to było uzyskać. Ten próg, który widzicie tutaj w środku, byłby po prostu za mały i byłoby niebezpieczeństwo, że te nasadki będą się dość szybko rozpadać. Jeżeli chodzi o wykonanie całości, to jest całkiem spoko. Ja właśnie tu znalazłem jakiś tam włosek pozostały z produkcji plastiku. Całość wykonana fajnie, tutaj nie ma jakichś rażących nadlewek, niedolewek. Nie jest idealnie, ale wykonane jest bardzo uczciwie. Wygięty jest całkiem fajnie, więc też w wielu miejscach będzie można dobrze tym popracować. Mamy tutaj przełącznik odkręcanie, dokręcanie. Natomiast moja uwaga ważna jest taka, że musicie tą grzechotkę sobie po prostu rozruszać. Dlaczego musicie tą grzechotkę rozruszać? Dlatego, że na początku, zanim ja to wykonałem, zdarzało się, że przy natrafieniu na pierwszy opór po prostu wracało to do poprzedniej pozycji, tak? Czyli dokładnie w przeciwnej niż było w danym momencie, co było dość irytujące i nawet myślałem, żeby to oddać, ale kilka przełączeń i kilka ponownych włożeń, wyciągnięć jakby nasadki spowodowało, że ten problem po prostu ustąpił. Tu w środku mamy taki pierścień blokujący, który może być po prostu temu winny, ponieważ on jest niestety dość luźny, w związku z tym jak niewłaściwie trafimy, to może się zdarzyć, że kręcimy, a wydaje nam się, że powinniśmy dokręcać, a jednak mimo wszystko odkręcamy. Dlaczego powiedziałem na samym początku o cenie tego zestawu? Dlatego, że bardzo podobny zestaw Yato można wyrwać w kwocie poniżej 100 zł. Jest on dostępny zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy Lidl go gdzieś tam rzuci. Natomiast
Jeżeli chodzi o ten zestaw, to jest on na standardowe tylko i wyłącznie śruby sześciokątne. Tutaj nie obsłużymy tym żadnych imbusów, żadnych innych historii. Mimo że gniazdo do montażu tej naszej nasadki jest wielokątne, ja nie pamiętam jak to się nazywa, my mówimy na to gwiazda, ponieważ powoduje to, że możemy pięciokątne, sześciokątne nakrętki tym obsługiwać, możemy tym obsługiwać nakrętki kwadratowe i gdyby tak było we wszystkich nasadkach, byłoby fajnie. Taką grzechotkę miałem kiedyś okazję użytkować marki Hogerth, jeśli dobrze pamiętam. I tam rzeczywiście tak było, że nasadki wszystkie były dokładnie takie same jak nasze gniazdo i było to bardziej uniwersalne, aczkolwiek wymaga zastosowania materiałów dużo lepszej na pewno jakości, jeśli chcemy to tak użytkować. Odrobina zbliżenia, wygląda to w ten sposób. Tak jak widzicie, gniazdo jest tego typu. Nasadka jest również pomniejszonym sześciokątem, który w każdym wypadku jest jednakowej wielkości. Jego po prostu wsuwamy i działamy. Tak jak już wspominałem, producent deklaruje, że jest to wykonane ze stali CRV, natomiast nasza grzechotka ma 72 ząbki. Ja lubię ten dźwięk, brzmi to naprawdę fajnie. Ten przełącznik chodzi dość miękko, stąd pewnie łatwo przy pewnym oporze, żeby on przeskoczył i stąd pewnie te problemy, które miałem na początku, ale tak jak mówię, no one ustąpiły po mniej więcej pół godziny użytkowania i mimo, że mam ją już ponad 2 tygodnie, to od tamtego czasu nie wystąpiły. A teraz jest ważne pytanie, po co nam taka grzechotka? Jeżeli pracujemy na krótkich śrubach, to w tym wypadku poradzimy sobie znaczną większością nasadek. Czasami mamy nasadki przedłużane, więc myślę, że jeszcze spokojnie do tej głębokości jesteśmy sobie gdzieś tam w stanie fajnie poradzić, ale tutaj już jest problem. Problem polega na tym, że no, zostaje nam tak naprawdę tylko klucz płaskooczkowy z grzechotką w oczku, ale ten klucz będzie nam przelatywał przez naszą nakrętkę. W związku z tym kręcimy na ogół w ten sposób, że przytrzymujemy, opieramy nasz klucz na naszym nadgarstku i wtedy opuszczamy po prostu wraz z dokręcaniem albo podnosimy wraz z odkręcaniem. Tutaj tego problemu nie ma. Możemy pracować tak głęboko jak chcemy, aczkolwiek musimy niestety symulować opór, tak? Musimy symulować opór ze względu na to, że no w momencie, w którym tego oporu nie ma, to nasze ząbki nie pracują. Jeśli przyzwyczajenia już używałem do tego całej ręki, natomiast tak naprawdę wystarczy jeden palec. Co też może być fajne, zwłaszcza w momencie, w którym z tym miejscem jest krucho, bo przy 72 ząbkach jesteśmy już w stanie pracować na naprawdę niewielkim ruchu. Także
rozwiązanie jak najbardziej fajne i w ten sposób możemy jechać tyle, ile potrzebujemy. Moi drodzy, teraz ważne pytanie, czy warto? No moim zdaniem jak najbardziej tak, natomiast warto pomyśleć o tym rozwiązaniu, czy warto pomyśleć o tym konkretnym zestawie, to już decyzja należy do Was. Tak jak mówię, wykonane są całkiem rozsądnie, ale tak jak patrzyłem sobie na Allegro, to można spokojnie wyrwać ja to poniżej stówki. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Za po prostu bardzo podobny zestaw. Natomiast jeżeli chcemy zestaw taki naprawdę porządny i poważny, no to już musimy się liczyć od 2,5 stówki w górę. Hogerth to jest wydatek ponad 300 zł, więc różnica jest dość znaczna. Natomiast na początek, żeby sprawdzić, czy to jest rozwiązanie dla Was, myślę, że spokojnie można spróbować zacząć od tego zestawu. Ja jestem fanem tego rozwiązania. Używam bardzo dużo Gwinchtang. W związku z tym to będzie mi się gdzieś tam fajnie sprawdzać. Aczkolwiek, jeśli się okaże, że będę naprawdę do tego sięgał tak często, jak mi się wydaje w tej chwili, tak często, jak korzystałem z tego w ostatnim czasie, to na pewno zainwestuję w coś lepszego i w coś już markowego. Jeśli chodzi o to rozwiązanie, to ja jak najbardziej uważam, że śmiało można po nie sięgnąć, nic tutaj wielkiego się nie powinno wydarzyć. Cena nie jest jakaś bardzo mocno zabijająca, a rozwiązanie dość ciekawe, może się przydać w wielu przypadkach w warsztacie, może się przydać przy mechanice samochodowej. Natomiast no, pamiętajcie, że po coś są też specjalne klucze do przewodów, które są tak zwane półotwarte, bo czasami może się zdarzyć, że coś dokręcicie i później się okaże, że macie dokręcone z jednej i z drugiej strony i jest problem ze ściągnięciem klucza, nie? Więc przemyślcie po prostu zanim coś zrobicie. To taka dobra rada wujka Jacka, żeby potem tego nie rozbierać. Zastanawiam się, co wy myślicie o tym zestawie, jakiej firmy tego typu zestaw byście mi polecili. Kto z Was znał już to rozwiązanie? Kto z Was już z niego korzystał? Chwalcie się. Wiem, że rzadko odpisuję na komentarze, ale naprawdę czytam je wszystkie. Pozdrawiam Was, moi drodzy, serdecznie. Zapraszam standardowo na materiał, który staram się, żeby był co poniedziałek i co piątek. A ja na dzisiaj kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!